ciekawość i chęć zabawy, która może mieć tragiczne skutki. Ta kampania z 2010 roku miała uświadamiać o skutkach zażywania dopalaczy. Niestety, w ciągu ostatnich kilku dni w całym kraju z objawami zatrucia do szpitali trafiło już ponad 230 osób. W samym Zabrzu było ich ponad 10. Jedna osoba została przywieziona przez karetkę, natomiast pozostałe się zgłosiły samodzielnie. No i tak jak powiedziałam, po udzieleniu im pomocy medycznej na izbie przyjęć odmówiły hospitalizacji. Policja przyznaje, że sklepy z dopalaczami ma na oku od dawna. Jednak kontrole przed falą zatruć na Śląsku nie wykazały substancji zabronionych. Na pewno w sposób legalny w Zabrzu ich kupić nie można. Tym bardziej, że punkty, co do których mieliśmy informacje, że mogą znajdować się tam dopalacze, środki zabronione, one w tej chwili są zamknięte. Dlatego policja apeluje o rozsądek. To, co można gdzieś kupić tak na dobrą sprawę, nie wiemy, jaki jest skład chemiczny tego środka. Nie wiedzą także lekarze, którzy od kilku dni starają się ratować pacjentów z objawami zatrucia substancją zwaną moczarz. Sam rodzaj substancji wskazuje, że mamy tutaj z bardzo trudnym środkiem. Jak mówi terapeuta osób uzależnionych, często one same nie mają pojęcia, co jest ich nałogiem. Pracuję z człowiekiem, który nie do końca wiem, od czego on jest uzależniony, bo to no można powiedzieć, że od dopalaczy, ale to tak samo jakby powiedzieć od narkotyków. Tak? On może mieć problem z amfetaminą, z marihuaną, nie wiem, z opiatami. Tak? Tak samo jest tutaj. Tych substancji jest bardzo dużo. To właśnie ciekawość ich działania najczęściej skłania młodych ludzi do spróbowania. Dlatego najważniejsze, aby ich uświadomić o konsekwencjach. Żeby z nimi rozmawiać tak nie do końca strasząc tym, co się dzieje, bo oni często znają też efekty. Jak rozmawiam z młodymi, to oni często dosyć precyzyjnie są w stanie opowiedzieć o tym, co się ludziom po dopalaczach dzieje. Tak? Natomiast no, biorąc, mają jakieś takie przekonanie, że mnie coś takiego nie dotknie, że mi się coś takiego nie stanie. Niestety w przypadku dopalaczy tego nikt nie może zagwarantować.